Odchów warchlaków po okresie ustabilizowania się socjalnego grup, a przede wszystkim po przełamaniu niechęci do pobierania paszy, staje się nieco łatwiejszy. Ciągle jednak najważniejszym elementem determinującym sukces w tym zakresie jest odpowiednie żywienie. Tutaj można sobie pozwolić na nieco więcej. Po pierwsze, można zwiększyć koncentrację białka po to, żeby nadać prosiętom lepszy potencjał wzrostowy. Natomiast istotne jest też to, że ze względu na poprawę stopnia rozwoju fizjologicznego przewodu pokarmowego możliwe jest rozpoczęcie stopniowego wprowadzania alternatywnych surowców paszowych. Pasza oczywiście wciąż musi być jak najlepszej jakości, ale wprowadzanie tańszych surowców paszowych stopniowo i ostrożnie na tym etapie pozwala w przyszłości, czyli w okresie już tuczu właściwego, zaoszczędzić nieco na kosztach produkcji. Regularny przegląd grup pod kątem zachowania i statusu zdrowotnego wciąż jest koniecznością, w zasadzie przez cały okres odchowu warchlaków. Istotne jest również to, żeby w warchlakarni wyodrębnione było pomieszczenie czy odrębny kojec, na który nazywamy izolatką. Jest to istotne ze względu na to, żeby podejmować leczenie tylko sztuk rzeczywiście chorych, a nie stosować nadmiaru leków ze względu na konieczność leczenia całej grupy.